Cześć, tu Rosa, witajcie w kąciku Retrogracza. Moi drodzy, lata 90. to był czas, kiedy sprzęty o 16-bitowe rządziły na rynku z komputerów osobistych. Zarówno Amiga, jak i Atari ST były tymi, które chcieliśmy mieć w własnych domach. Mi udało się niedawno zakupić ten sprzęt, przetestujemy go, wyczyścimy go i zobaczymy, czy zadziała. Miejmy nadzieję, że sprzęt trzymany głęboko w piwnicy będzie nadal żył, bo zobaczcie, jak wygląda. Ten zwiastun pokazał, trafiła mi się Atarynka 1040 STE z monitorem SM144. Sprzęt jest bardzo, ale to bardzo brudny. Jak sami widzicie, nawet tu na klawiszach ten brud jest strasznie i to jest wszystko przyklejone. Obudowę górną już zdjąłem i wylądowała u mnie już w wannie, aby ją wyczyścić, wyszorować. Wygląda to całkiem fajnie po zdjęciu tego całego brudu. Jak sam widzicie, no klawiatura cała, jak również tutaj zasilanie jest również brudne i zardzewiałe delikatnie. Będę musiał to wszystko sprawdzić, otworzyć i zobaczyć, jak wyglądają kondensatory i w ogóle jak wygląda stan Amigi, chciałem powiedzieć, naszej Atarynki. Monitor jest również strasznie brudny. Zobaczcie, cała ta podstawka, ta nóżka jest strasznie brudna. Tutaj monitor, witajcie, jest również w nowo opłakanym stanie, ale działa. Ale działa, tak już wspominałem, tutaj wezmę tu jeszcze obrócę. Jak widzicie, jest tutaj stacja dyskietek. Dyskietka wchodzi dość ciężko, prawdopodobnie będę musiał również otworzyć tą stację dyskietek. Tu brakuje, jak wspominałem, nóżki, ale w środku wygląda to całkiem zdrowo. Oczywiście, jak już mówię od samego początku, zajmę się teraz klawiaturą, te również pod spodem. Tu wygląda tutaj całkiem czysto, słuchajcie. No wiadomo, no te plastiki, te trzeba będzie wyczyścić, ale tu cała ta płyta od klawiatury wygląda dość zdrowo. Tak więc mam nadzieję, że jeżeli pootwieram to wszystko, co tutaj teraz się znajduje, wyczyszczę w środku ten cały kurz i brud i złożę to wszystko do kupy, będzie to działało nadal i będzie cieszyło zarówno mnie, jak i was. Ja zaczynam sprzątanie, a wy już zobaczycie efekt końcowy po wszystkim. I oczywiście pierwsze testy. Tak oto wygląda cała złożona Atarynka 1040 STE. Pozostaje tylko teraz podłączyć wszystko do prądu, odpalić monitor, który również wyczyściłem i zobaczymy, czy maszyna ożyje i da znać, że ma 4 MB RAM-u i że wszystko, co wyczyściłem, nadal działa. Przekonajmy się. Tak więc jak sami widzicie, Atarynka działa, monitor również, ale no niestety mały update do wszystkiego. Gdy już składałem całą Atarynkę, spadła mi ze stołu ta stacja dyskietek i przestała czytać dyskietki. To znaczy raz wkłożę dyskietkę w tosie, oczywiście wyskoczy mi, że zawartość dyskietki, ale gdy już kliknę czytaj dyskietkę, wyskakuje mi, że niestety dyskietka jest uszkodzona lub też w stacji dyskietek nie znajduje się żadna dyskietka. Tak więc musiałem coś zrobić, no i niestety wbudowałem tutaj na razie na chwilę obecną
Goteka nie wygląda to w sumie tak źle. Dzięki pendrive'owi mam wszystkie gry, które mogłem mieć dostępne na latarynce bez żonglowania dyskietkami. Oczywiście muszę wciskać te przyciski, aby zmienić dyskietkę, no ale no wiem, że najlepiej byłoby korzystać z klasyka, czyli ze stacji dyskietek. Ceny niestety sprawdziłem na eBayu, są zaporowe na chwilę obecną, jeżeli chodzi o zamiennik. A na chwilę obecną, no wiecie jak to jest, gdy się już wyda trochę pieniędzy na komputer, chociaż ta maszyna z monitorem nie kosztowała mi aż tak dużo, bo zapłaciłem za nią, trzymajcie się teraz, stołów, krzeseł i tak dalej. Za monitor z tą atarynką zapłaciłem niecałe 400 zł. Tak więc kosmos totalny. Sprzedawca oczywiście mówił mi swego czasu, że jakiś inny kupujący przebił moją ofertę i chciał dać więcej, ale on dotrzymał słowa, pojechałem do niego, on powiedział, że umawialiśmy się na tyle, za tyle może pan ją wziąć. I dzięki temu mam tą atarynkę i mogę się z wami podzielić tym, co zaraz możemy przetestować na tym sprzęcie. Dobra, my wracamy na początku do informacji z SysInfo, jaki sprzęt ogólnie tu jest, ile wreszcie tak naprawdę pamięci znajduje się na naszej atarynce. Sam jestem ciekawy, tak więc jak sami widzieliście, pendrive jest podłączony. Odpalmy SysInfo i dowiedzmy się wreszcie, czy mam tu 4, czy też tylko 1 MB RAMu, bo 4 kości są włożone w sloty. Tak więc czekam na SysInfo. No i mam 1 MB. Zobaczcie, tu jest 1 MB RAMu, czyli będę musiał zamówić kolejne kości, aby wymontować te stare i wbudować 4 mega. Sprawdzę potem na eBayu, ile takie kości kosztują. Ciekawa sprawa, jeżeli to zobaczycie, mam już tą nowszą wersję TOSa 1.62 z 1 stycznia 1990 roku. Tak więc jest już coś lepszego, bo wcześniej był chyba, jak się nie mylę, 1.06 wbudowywany w STE, a tutaj już mam 1.62. Super! Dobra, czyli monitor wysokiej rozdzielczości działa. Teraz przejdziemy tutaj do kolegi obok, podłączymy teraz LCD-ka i sprawdzimy parę gier, które wyszły na STE. Mam nadzieję, że wystartują, mam nadzieję, że będziemy mogli przez chwilę pograć w 2-3 tytuły, aby sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak powinno. Może na samym początku przetestujemy Lotusa w wersji na STE. Tam było poprawione parę rzeczy względem wersji na zwykłe Atari ST. Odpalamy i sprawdzamy, jak to teraz wygląda. Czy komputer wystartuje, czy też gra będzie miała jakieś problemy. Miejmy nadzieję, że nie. Nawet tutaj mamy informację, że mam 1024 KB pamięci, więc nawet nie musiałem odpalać w sumie system info. No ale sprawdziliśmy, wiemy na pewno, że mam 1 MB RAMu. Kolejne pamięci będą zamówione i mam nadzieję, że będzie wtedy atarynka działała z 4 MB RAMu. Gra już wystartowała. Miejmy nadzieję, że czas wgrywania w głowie cały czas mam muzykę jeszcze z Amigi. Tutaj jest ten dźwięk troszeczkę inny, ale przyjemność z gry jest tak samo ważna. Czy to na atarynce, czy też na Atari STE. No dobra, zobaczmy, jak mi pójdzie. Zagram tylko przez chwilkę, aby sprawdzić jeszcze parę gier, które działały tylko i wyłącznie na STE. Dźwięk pozostawimy, może tylko silnik i startujemy z grą. Startujemy z trasy Włochy. Mamy do przejechania 4 okrążenia. No i zobaczmy, jak mi pójdzie. Ustawiłem skrzynię biegów na automat, więc powinno być łatwiej, albo się pomyliłem. Ach, zapomniałem, że to trzeba trzymać joystick do przodu, słuchajcie. Zapomniałem o tym. I przez chwilkę trzymałem przycisk Fire. No ale jak sami widzicie, wersja STE wygląda również prześlicznie. Grywalność jest genialna. A ja się bardzo cieszę, że teraz w mojej kolekcji po dwóch 10 1040 po dwóch atarynkach
STF, mam wreszcie w swojej kolekcji STE i naprawdę w przepięknym stanie, gdy już to wszystko zostało wyczyszczone i doprowadzono do porządku. No żal mi troszeczkę tej stacji, że padła, no ale jak sami rozumiecie, no troszeczkę jest bez sensu, gdy się wydaje na atarynkę niecałe 400, a za stację trzeba byłoby zapłacić połowę tej ceny, tak więc dlatego na chwilę obecną wbudowałem gotyka. Chyba, że ktoś z Was umie naprawić takie stacje i podjąłby się walki z nią, bo na pewno wiem, że są jakieś możliwości, aby te stacje odpalić, bo czytałem i na forum i tak dalej o różnych kolegach, znajomych, Waszych znajomych, którzy umieją to naprawić. Ja niestety aż tak poradny nie jestem, nie wiem konkretnie co tam się zepsuło, otworzyłem to wszystko, sprawdziłem, ale nie znalazłem żadnej usterki jakiejś mechanicznej, która by blokowała odczyt z stacji dyskietek, więc przypuszczam, że pewnie jakiś układ lub coś innego mogło się zepsuć i dlatego stacja dyskietek przestała działać. Jestem sam na siebie zły, no bo w sumie szkoda, mogłem bardziej uważać, no ale stało się jak się stało, trudno. Ważne, że dzięki gotekowi mam możliwość odpalenia tych gier z pendrive'a. Dobra, tak wygląda Lotus. Sprawdzimy może teraz Jana Sister. Zobaczymy, jak Jana działa na tym STE. Jana już odpalona. Teraz tylko ustawimy na jednego gracza i zobaczymy, czy scrolling w tej wersji jest płynny, tak jak powinien być. Naprawdę. No i tak jest. I od razu chce się grać. Oczywiście w tej wersji na ST też dało się grać, no ale sami rozumiecie, że chyba większą przyjemność jest z takiego płynnego scrollingu, aniżeli przeskakiwanie tych obrazków, gdy nasza postać przesuwała się w prawo. Świetna gra zarówno na Atarynce, jak i na Commodorkę, również Amidze. Każdy z nas chyba raczej grał w tą grę, zna tą grę. Czekamy cały czas na wersję 8-bitową, która była zapowiedziana chyba, jak się nie mylę, 2 lata temu, prawda? No i miejmy nadzieję, że już niedługo Diana na 65 lub też na 130 zostanie wydana i będziemy mogli się cieszyć również tym portem gry na 8-bitowym sprzęcie ze stajni Atari. Dzianka śmiga. Grać się naprawdę przyjemnie, gra, naprawdę się cieszę, że udało mi się zdobyć ten sprzęt. Naprawdę był totalny przypadek. Po prostu sprzedawca wstawił tą Atarynkę bez zdjęć, bez niczego. Wstawił tylko Atari 1040. Ja do niego napisałem, która to jest to wersja, STF, STFM czy też STE. Po 2 dniach od napisania tego postu sprzedawca się do mnie odezwał, mówi, że jest to wersja STE. I czy ją nadal chcę mieć. Ja powiedziałem, że bezapelacyjnie, nawet mogę w tej chwili przyjechać, on do mnie powiedział, nie, proszę poczekać do niedzieli, bo dopiero w niedzielę mam czas. No i gdy już tam byłem, słuchajcie, no sami już rozumiecie, że musiałem tą Atarynkę kupić. Nawet gdyby chciał więcej pieniędzy niż te wcześniej umówione, też bym za nią to dał, bo jak sami widzicie, sprzęt działa idealnie, naprawdę po wyczyszczeniu tego wszystkiego ta Atarynka wygląda prawie, no prawie jak nowiuteńka ze sklepu. Może tam parę naklejek od spodu, które podczas mycia niechcący uszkodziłem, ale to są tylko naklejki te gwarancyjne, więc to jest najmniejszy problem. Dobra, te dwie gry działają. Może sprawdzimy jedną grę, którą ostatnio obgrywał przez krótki okres Retro Raven. Pozdrawiam Cię, Kruku. Czyli Ninja. Albo odpalimy może grę Sleepwalker. Zobaczymy, czy gra Sleepwalker, która podobno została tylko wydana na wersję STE, również tu zadziała. Sprawdźmy. Gra Sleepwalker również działa. Tak więc możemy się tylko cieszyć. Ja na pewno się cieszę. Słuchajcie, nie będę obgrywał teraz już tej gry. Mam nadzieję, że wytrzymaliście przez te prawie 15 minut z tym materiałem. Ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że zarówno monitor, jak i Atarynka działa idealnie. No szkoda tej stacji, wiem, że się powtarzam, no ale no tak czasami bywa. Dobrze, że miałem goteka, dobrze, że mogłem go wbudować tutaj w STE i on również działa poprawnie. No i tymi słowy dziękuję Wam serdecznie za to, że ze mną jesteście, że oglądacie moje materiały, że je komentujecie, dajecie łapki do góry, a jeżeli oczywiście jesteście pierwszy raz na tym
kanale, dajcie subika, dajcie łapkę w górę, a następnym razem pokażę Wam, w jaki sposób zrobić fajną przeloteczkę, aby podłączyć nasz stary joystick, taki jak ten, albo też inny, poprzez Raspberry Pi Pico do naszego peceta poprzez USB. A co za tym idzie, będzie ten sprzęcik również wtedy działał na emulatorach na pececie, jak również na Pimidze. Ale to już w następnym materiale. Tym razem się z Wami już żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu.